Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Siema, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Ten odcinek nie pojawił się o godzinie 14, tak jak zawsze moje filmy na moim kanale, tylko trochę wcześniej, około 8-9. Dlatego, bo parę godzin temu, jak ja to nagrywam, SCS na swojego bloga wrzucił informację o update'cie 1.38 i to właśnie tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Jeszcze przypomnę, żebyście nie zapomnieli zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji i lecimy z odcinkiem. I jak widzicie, tytuł tego bloga, powiedzmy, znaczy tej informacji na blogu, blog oczywiście znajdziecie w opisie, SCS wrzucił informację ETS 1.38 Road to the Black Sea Special Transport Edition. Jest to, oczywiście to będzie polegało na tym, że w nowym update'cie 1.38 dla posiadaczy, którzy mają DLC Road to the Black Sea, które kosztuje jakieś 70 zł aktualnie na Steamie bez żadnych promocji, oraz dla tych też, co posiadają Special Transport Edition, czyli trzeba mieć dwa te DLC, a te Special Transport Edition kosztuje jakieś 20 zł, mniej niż 20 zł na Steamie bez promocji, ale jeśli ktoś to nie ma, to spokojnie, zaraz coś powiem. W 1.38 dostanie za darmo 3 nowe trasy w DLC. Tylko uwaga, nowe, nie wiem co to dokładnie oznacza, czy to, że te DLC, czy to, że przed tą aktualizacją 1.38, czyli do aktualizacji 1.37 mieliśmy już jakieś trasy w Road to the Black Sea ze Special Edition, Special Transport, przepraszam, czy po prostu ich nie mieliśmy i teraz dopiero dodają. Nie wiem, na czym to polega, ale jak widzicie, są tu trzy trasy. Resita to Targu Mureș, jest to oczywiście Rumunia. Istanbul to Edirne, czyli do Edirne jest to Turcja. I Pleven do Sofii jest to Bułgaria. Czyli jak widzicie, trzy trasy na trzy państwa, które zostały w tym DLC dodane, czyli po prostu po jednej trasie na jedno państwo. Trasy nie są jakieś długie, są to trasy około 300-200 km, ale mogą być trudne, bo jednak na przykład Bułgaria i Rumunia w niektórych częściach bywa górzysta i strasznie pokręcona. Ale jeszcze powiem, co to w ogóle te Special Transport, bo pewnie dużo osób nie wie, bo jest to stary DLC. DLC polega na tym, że jak widzicie, za ciężarówką jedą dwa pojazdy z tyłu i z przodu i musimy jechać cały czas pomiędzy nimi właśnie z jakimś przedmiotem ciężkim i bardziej większym niż to jest dopuszczalne i po prostu większość aut powinna nam jakby zjeżdżać z drogi, co jak wiecie nie zawsze bywa, bo trafik to czasami w ETS-ie nie jest najlepszy, no ale tak jak w życiu realnym to też bywa i po prostu musimy z punktu A do punktu B dostarczyć dany ładunek bez uszkodzeń albo tam z 1% max. Jest to trasy, bywają trasy łatwe, samo autostradowe, bywają trasy górzyste, no i to już zależy, jaką wybierzecie, więc to jest challenge naprawdę dla takich, co już bardzo dobrze umieją kierować i raczej dla tych, co grają na kierownicy, bo na klawiaturze aż tak dobrze nie wykręcicie. No i dobra, bo mówiłem coś, że jak nie panikujcie, jak nie macie DLC. Oni tu samo to piszą, że nie panikujcie, jeśli nie macie DLC, no masło maślane. Plotki mówią, że Steam Summer Sales, czyli że przeceny jakby wakacyjne Steama są tu za rogiem, czyli na początku wakacji najprawdopodobniej znowu ETS zostanie przeceniony wraz ze wszystkimi DLC i wtedy będziecie mogli jeszcze taniej kupywać te wszystkie DLC, więc w sumie teraz nie polecam kupywać, tak z 2 tygodnie poczekajcie i wtedy będziecie mogli to w promocji kupić. No i to na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji na kanale. Możecie też napisać możecie też coś napisać w komentarzu, ja z pewnością na to odpowiem. I do następnego, siema, cześć.